Cześć, z tej strony Leno. W dzisiejszym filmie pokażę jak rozwiązać problem niedziałającej klawiatury po aktualizacji w laptopie Lenovo IdeaPad 330. Zapraszam do oglądania. Nagrywam ten film z uwagi na to, że już któryś raz z kolei podczas aktualizacji systemowych w laptopie Lenovo IdeaPad 330 na Windows 11 przestała działać klawiatura. Stało się tak poprzez wadliwy sterownik, który Microsoft po prostu podczas aktualizacji Windows zainstalował. No i teraz, żeby każdy sobie mógł z tym problemem poradzić, nagrywam film i pokażemy sobie na nim, jak rozwiązać ten problem. Po prostu problem wygląda tak, że po prostu po aktualizacji nie działa klawiatura. Działa touchpad. Teraz akurat jestem na innym laptopie, bo już tamtego nie mam. Ale pokażę, jakie kroki należy podjąć, aby rozwiązać ten problem. Także pierwszy problem jest, jeśli mamy hasło, mini problemik. Ponieważ jeśli mamy hasło, a klawiatura nie działa, no może nam się zdawać, że się nie dostaniemy do systemu. I rozwiązania tutaj mamy dwa. Albo skorzystać z zewnętrznej klawiatury, podpiąć ją na USB i sobie wpisać hasło. Albo skorzystać z klawiatury ekranowej. Ja sobie właśnie tak zrobię, skorzystam z klawiatury ekranowej. Zatem, aby to uczynić, przechodzimy tutaj sobie do takiego symbolu człowieczka, ułatwienia dostępu. I mamy tutaj klawiatura ekranowa. Przesuwamy i mamy klawiaturę ekranową. I teraz sobie możemy, korzystając z klawiatury ekranowej, wpisać nasze hasełko. Bo touchpad działa, jak już wspominałem, więc możemy korzystać z myszki. I w ten sposób dostaliśmy się do systemu. Następnie musimy przywrócić stary sterownik dla klawiatury. W tym celu mój komputer prawym, właściwości. Sobie zjeżdżamy niżej, menadżer urządzeń. Wyskakuje na menadżer urządzeń i tu przechodzimy do klawiatury i prawdopodobnie, nie wiem, czy będziemy mieć dwie pozycje, czy jedną, już nie pamiętam, ale też raczej się nie będzie nazywać to klawiatura standardowa PS przez 2. W każdym razie mechanizm działania, aby to naprawić, jest taki sam. Klikamy na jakiejkolwiek nazwie by tu nie była. Prawym klawiszem myszy dajemy właściwości, sterownik. I tu klikamy przywróć sterownik. Ja mam to pole wyszarzone, więc go nie przywrócę. Ale właśnie klikamy to przywróć sterownik. Pewnie wyskoczy jakieś okienko, w którym będzie trzeba potwierdzić, czy na pewno chcesz przywrócić sterownik. Klikamy tak. I można, jeśli będzie drugie urządzenie również w klawiaturach, zrobić analogicznie. Sterownik, przywróć sterownik. I po tym zabiegu resetujemy komputer, dajemy zamknij, uruchom ponownie i po ponownym uruchomieniu klawiatura z powrotem zacznie nam działać. Także to by było na tyle w tym filmie. Chciałem wam się z tym podzielić, bo ktoś może być po prostu zaskoczony, że po prostu po zwykłej aktualizacji nie działa mu w laptopie klawiatura, a dla przypomnienia problem na pewno dotyczy laptopów Lenovo IdeaPad 330. Jeśli film był dla ciebie pomocny, daj łapkę w górę, napisz komentarz. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.